Rockefeller 2, rocznica rzutu cichociemnych, która się odbyła z nocy 9 kwietnia na 10. Jest to 13. edycja tej rocznicy. Od 2 lat zmieniliśmy trochę formę, dodaliśmy element biegu. W tamtym roku był to bieg na 5000 metrów. W tym roku na 7000, przełajowy z przeszkodami. Oczywiście to jest kategoria open, natomiast co ciekawe i co chyba najważniejsze, biorą też udział dzieci i młodzież. Dzieci tak naprawdę startowały w kategorii od przedszkola, więc to jest ważne, że poprzez bieg i kultywujemy tą tradycję, a przede wszystkim uczymy historii. Głównym za chwilę odbędzie się rekonstrukcja rzutu tych cichociemnych. Nadleci samolot z lotniska koło Nasielska i wyskoczy tam prawdopodobnie czterech rekonstruktorów, którzy odbędą tutaj skok. Natomiast później będzie złożenie kwiatów, uczczenie tutaj tych rzuconych, a następnie apel poległych i będzie, co ciekawe, pokaz laserowy przedstawiający trasę Liberatora z Brindisi we Włoszech, aż tutaj na koła. Wielki aplauz dla pierwszych zwycięzców biegu LR 3-4! Bardzo, bardzo dobrze. Drodzy Państwo, dzisiaj to nie koniec zabaw. Jeżeli dzisiaj zrobimy sobie tutaj falę, będziemy tańczyć makarenę, kankana. Także będzie się działo. Na każdym biegu musi być wyjątkowo. Także mam nadzieję, że wszyscy Państwo jesteście przygotowani, jak biegnie tutaj nasze, jak biegną tutaj nasze przedszkolaki, nasze najmłodsze uczestniczki, to zrobimy im taką owację, jakby się czuły mistrzyniami świata i całego kosmosu. Nie? Uwaga, jeszcze raz, może któraś się zasłyszała. Czy są dziewczynki z lat 4-6? No, widocznie w tym przedziale mamy tutaj niszę demograficzną delikatną, ale na pewno są chłopcy z lat 4-6. Dobrze, też trzech, nieźle. Nie, drodzy Państwo, no jeszcze zapisy trwają, tam jest duża, duża kolejka, cały czas do nas będą przychodzić goście. Drodzy Państwo, biegną, 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 drugie! I uwaga, wielkie, wielkie brawa! Mocno, mocno! Jeszcze, 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 drodzy Państwo! Głośno, głośno, aplauz! Wielkie, wielkie brawa dla naszych najmłodszych uczestniczek! Nawet pszczółka dobrodziła tym pszczółku do tyłku! Jest! W momencie! Jak było, piąteczka!
Jeden stan, czy wszyscy dobiegli? Medale, medale, medale! Zwieszamy rodziny naszych mistrzów świata! Piąteczka, proszę bardzo, dla każdego biegnącego! Piąteczka, piąteczka! Ha, ha, ha! Znaki, znaki, znaki! Ha, ha! Proszę bardzo, jest, 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 jest! Ale się dało, jeszcze biegną, jeszcze biegną! Zuchy, zuchy, jeszcze jest za dużo, piąteczka dla ciebie, zuchu! Aha, dobra, może jutro. Jeszcze, 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 proszę! A co mnie pana na pani nie chciało? I zyskiem! Wielki brawo! Mam takie pytanie do pana. Nie łatwiej było wziąć miskę na plecy? Proszę, jak dużo śmiechu na twarzy! Czekamy oczywiście na ręce. Dawaj, 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 końcóweczka, jedziesz! Piona, 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 super! Wielkie, wielkie brawa! Załóżmy, naprawdę, drodzy Państwo, to nie jest lekki bieg, tu trzeba było się wykazać. Tu trzeba było pobiec. Rewelacja, dawaj, dawaj, mowy, jedziesz! Nauczycielka, patrzcie, to się piątka! Przeprowadzić Państwa przez kolejne punkty programu tegorocznych obchodów WLR 2 Kołaków 44, organizowanych pod honorowym patronatem ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Błaszczaka. Za chwilę odbędzie się pokaz skoków spadochronowych w wykonaniu członków Związku Polskich Spadochroniarzy, w tym żołnierzy wojsk specjalnych. Zanim to nastąpi, proszę o zabranie głosu wójta gminy Dąbrówka, pana Radosława Korzeniewskiego. Witam serdecznie Państwa na obchodach 73. rocznicy zrzutu żołnierzy cichociemnych na placówkę odbiorczą Imbryk Beler 2, Kołaków 44. Honorowy patronat nad uroczystością objął minister spraw wewnętrznych i administracji pan Mariusz Błaszczak. Pragnę powitać rodziny cichociemnych na czele z panią Teresą Piwnik. Rodziny żołnierzy Armii Krajowej z placówki numer 6 w gminie Dąbrówka. Poczet sztandarowy żołnierzy Armii Krajowej Obwodu Rajski Ptak oraz poczty sztandarowe ochotniczych straży pożarnych. Pragnę powitać czcigodnych księży, księdza prałata Andrzeja Legutkę oraz księdza Zbigniewa Klocha. Serdecznie witam pana Łukasza Kudlickiego, dyrektora gabinetu politycznego MSWiA. Przedstawicieli jednostki specjalnej GROM na czele z panem pułkownikiem Piotrem Gąstałem, dowódcą tej jednostki. Serdecznie witam pana posła Piotra Uścińskiego, posła na Sejm RP. Serdecznie witam panią Marzenę Małek, radną sejmiku województwa mazowieckiego. Witam Andrzeja Siarnę, doradcę starosty. Witamy serdecznie podinspektora Jerzego Sztuca, zastępcę komendanta powiatowego policji. Nadkomisarza Rafała Trzaskomę, komendanta komisariatu w Radzyminie. Witam młodszego brygadiera, magistra inżyniera Andrzeja Wysockiego, komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wołyniu. Witam burmistrzów i wójtów z terenu powiatu wołomińskiego, na czele z panem Jackiem Orychem, burmistrzem Marek. Witam Andrzeja Kalinowskiego, radnego miasta Legionowo.
Witamy radnych powiatu wołomińskiego na czele z panem Wiesławem Mędrzyckim. Chciałbym powitać zastępcę wójta Dąbrówki, pana Zanona Zadróżnego. Witamy radę gminy Dąbrówka. Dzisiaj przewodniczącego zabraknie, ale się usprawiedliwił, oraz sołtysów naszych 27 sołectw. Witam kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz instytucji oświatowych, pana Kamila Bieleckiego, komendanta gminnego OSP, prezesów i członków Ochotniczej Straży Pożarnej gminy Dąbrówka. Chciałbym serdecznie powitać przedstawicieli współorganizatorów dzisiejszego wydarzenia. Zacznę od pana Grzegorza Wydrowskiego, prezesa Fundacji Sprzymierzeni z Grom. Witamy pana Marcina Sikorę, członka Fundacji Sprzymierzeni z Grom. Serdecznie witam panią Annę i Bogdana Rowińskich, prezesów Fundacji imienia Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej. Witam pana Artura Wolskiego, przedstawiciela zarządu Fundacji Skrzydła Chwały. Gorąco witamy przedstawicieli Biura Historii i Tradycji Policji oraz rekonstruktorów. Przedstawicieli instytucji i jednostek organizacyjnych powiatu wołomińskiego, radnych powiatowych i gminnych, to już powtarzam, strażaków ochotników, młodzież i dyrektorów szkół z terenu gminy, młodzież pierwszego liceum mundurowego KUL w Wołominie, młodzież wraz z Władysławem Kolatorskim, opiekunem klubu historycznego imienia Armii Krajowej w Radzyminie. Gorąco witam przedstawicieli mediów TVP3, Warszawa, Policja 997, Tygodnik w sieci Historii, Radio Fama, Kurier W, Życie Powiatu na Mazowszu, Moja Gazeta Regionalna, Ekspres Puszcz, którzy są również naszymi patronami medialnymi, za co gorąco dziękuję. Witam mieszkańców gminy Dąbrówka i powiatu wołomińskiego. Witam wszystkich państwa przybyłych na naszą uroczystość. Dziękuję. Imienia Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej, reprezentowana przez państwa Annę i Bogdana Rowińskich. Fundacja Skrzydła Chwały, reprezentowana przez pana Artura Wolskiego. Darczyńcą naszej imprezy, naszych obchodów jest właśnie Fundacja PGNiK. Bardzo serdecznie panu prezesowi za wsparcie dziękujemy. I mam nadzieję, że będąc tutaj z nami, przekona się pan, że warto jest nas wspierać. Bardzo, bardzo dziękuję. Szanowni państwo, samolot nad nami. W tej chwili dopiero dostał zgodę na zajęcie punktu do zrzutu stoczków spadochronowych.
Skoczkowie za chwilę się odwrócą, będą lądowali z Państwa kierunku. Jako pierwszy wylądował Maciej Gadał, drugi. Brawo, wszyscy skoczkowie na ziemi. Duże brawa. Skoki się udały. Teraz chwileczkę poczekamy, aż skoczkowie spakują swój sprzęt. Tak jak mówiłam, kolejnym punktem programu będzie przejście pod pomnik chwały Lorenza Polskiego i złożenie kwiatów. Zanim tam przejdziemy, zapraszam wszystkich mieszkańców, żeby jeszcze pozostali chwilę z nami. Zastanawiam się, że świece pozwolą nam na to zdjęcie. Litery widać. Uciekło, proszę Państwa. M jest, musicie i przybliżyć. Placówka już widzę. Natomiast literka Y i K prosimy troszeczkę bliżej. Super. Ja zapraszam wszystkich Państwa do wykonania tej wspólnej fotografii. Dajemy znak cichociemnym, że koła tu czeka. Thank you.
żołnierze Wojska Polskiego. Rodzin Cichociemnych kwiaty składają pani Teresa Pitnik, pani Monika Kalinowska oraz pułkownik Piotr Gąskał, były dowódca jednostki wojskowej tam. Kwiaty składa delegacja, przedstawiciele rodzin żołnierzy Armii Krajowej odbierającej dwóch, pan Leon Zadróżny, syn Mariana Zadróżnego, pseudonim Sem, Olga Bakuła, w imieniu rodziny Czesława Bakuły, wnuczka Kazimierza oraz Joanna Zdumeć, wnuczka Eugeniusza Gerki, pseudonim Dom. Mirosław Wiglicki, członek zarządu, Bogdan Rzękowicz, towarzystwie przedstawicieli Fundacji Sprzymierzeni z Grom, Grzegorza Wydrowskiego i Marcina Sikory. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji pana Mariusza Błaszczaka kwiaty składa dyrektor gabinetu Łukasz Kupicki z rodziną. Kwiaty składają poseł Rzeczypospolitej Polski, pan Piotr Uściński, pani Anna Uścińska oraz pani Marzena Małek, radna sejmika. Fundacji imienia Cichociemnych Żołnierzy Armii Krajowej kwiaty składa pan Bogdan Rodzinski. W imieniu rektora, komendanta WAC, pułkownika doktora habilitowanego inżyniera Tadeusza Szczurka kwiaty składają podpułkownik Dariusz inżynier Mariusz Chmielewski, kapral podchorąży Damian Stankiewicz, kapral podchorąży Jarosław Maciągowski oraz kapral podchorąży Michał Turma. Starosty powiatu wolnickiego kwiaty składają pan Andrzej Siarna, doradca starosty oraz radny powiatu wolnickiego pan Wiesław Mężycki.
imieniu komendanta powiatowego policji kwiaty składają zastępca komendanta podinspektor Jerzy Szkuc oraz nadkomisarz Rafał Trzaskoma, komendant komisariatu pracy gminy. Straży Pożarnej kwiaty składa młodszy brygadier pan Andrzej Kuski pan Andrzej Wysocki. Kwiaty składa pan Jacek Ory, burmistrz miasta Marki. Kwiaty składa zastępca burmistrza Wołomina pan Robert Krakowski. Samorządu gminy Dąbrówka kwiaty składają wójt gminy Dąbrówka Radosław Korzeniewski, zastępca wójta pan Zenon Zadróżny, wiceprzewodniczący Rady Gminy pan Sławomir Rossa, sekretarz Urzędu Gminy Michał Strzelecki oraz radny miejscowości Kołaków pan Mariusz Miśtan. Kwiaty składają przedstawiciele pierwszego liceum ogólnokształcącego mundurowego Pól Wołomin. Kwiaty składają członkowie Klubu Historycznego imienia Armii Krajowej w Radzyminie. Monte Cassino kwiaty składają Dariusz Mielewski, Krzysztof Banaś oraz Barbara Lau. Bardzo proszę, że tak wiele delegacji chciało oddać hołd żołnierzom cichociemnym.